Jesteśmy na cotygodniowej odprawie Mozaiko i mamy dzisiaj co świętować, ponieważ w zeszły piąteczek 500 tysięcy złotych pykło dosłownie w pierwszej minucie. Ale to nie jest jedyne 500K, które pozyskaliśmy dla Mozaiko, bo wcześniej też się działo. Co tak, to było? Pierwsze 500 000 zebraliśmy od naszych zaufanych inwestorów, którzy już dawno tworzą tutaj naszą wewnętrzną społeczność. Kolejne 500 000 zebraliśmy w 4 minuty w ramach otwartej przedsprzedaży, tak żeby wszyscy ci, którzy już biorą udział w społeczności Mozaiko, mogli mieć jakiś swój wkład. A teraz pobiliśmy już absolutny rekord i zebraliśmy 500 000 od tak naprawdę już globalnych inwestorów w ciągu jednej minuty. Czyli łącznie mamy 1,5 miliona złotych. 500 000 w prywatnej sprzedaży do naszych inwestorów, 500 000 w przedsprzedaży i 500 000 w sprzedaży. Gdybyśmy chcieli pozyskać więcej, to byśmy to zrobili, ale dawkujemy ilość tokenów, które wypuszczamy na rynek i ilość pieniędzy, które przyjmujemy, aby je efektywnie wydawać. Szukaliśmy sposobu na pozyskiwanie kapitału i zdecydowanie wybraliśmy tokenizację. Wychodzi na to, że to absolutnie najlepsza metoda. Czyli szef bez butów nie chodzi. Zauważcie proszę, że dopiero teraz zrobiliśmy emisję tokena MOS. Przypomnę, token MOS odzwierciedla wartość projektów, które zgromadziliśmy w naszym koszyku, a które otrzymaliśmy za przeprowadzenie emisji. Moim wielkim marzeniem jest kiedyś z naszymi emitentami całkowicie rozliczać się w tokenach, które im emitujemy, a potem korzyści, które z nich osiągniemy, będziemy właśnie dystrybuować w formie tokena MOS, którego wartość będzie rosła wraz z ilością projektów, które przybywają do naszej platformy. Jeszcze raz tutaj pokażę naszą odprawę cotygodniową, a ja w tym momencie czynię honory. Także dziękuję Wam bardzo z całego serca. Szkoda, że nie ma Klaudii, która po tej emisji od razu pojechała na zasłużony urlop. Także pozdrawiamy Cię, Klaudia, bardzo serdecznie. O, a ten tort dla nas dzisiaj ufundował Dima, który tutaj chciał wyrazić swoją radość. O, proszę bardzo. Może, nie wiem, czy tak się kroi tort, który jest prostokątny, ale powiedzmy, że ukroimy go jak mozaikę. Takie na różne kawałki. Także to była dobra emisja i tokenizacja jest najlepszą formą pozyskania kapitału i udowadniamy to nie tylko sobie, ale przede wszystkim naszym emitentom. Dzieją się na tym rynku rzeczy niesamowite. To będzie dobry tydzień. Smacznego wszystkim.